gramy u siebie, no chcemy w końcu serię przełamać bez zwycięstwa u siebie i chcieliśmy pokazać naprawdę, że gramy u siebie i że chcemy ten mecz wygrać. Także tak mówisz, chcieliśmy od początku nasz swój styl gry i szybko strzelić bramkę, nie udało się. Sytuacje były, nie można ukryć, ale no brakuje tego wykończenia, brakuje tego szczęścia i mecz się kończy bezbramkowym remisem. No niewiele zabrakło, no tak mówię, no gdzieś tego szczęścia brakuje. Nie chce piłka wpaść do bramki. W drugiej połowie też mieliśmy super sytuację, piłka wzdłuż przeleciała, nawet no wystarczy ktoś tam gdzieś by ją dotknął i by wpadło. No także no nie chce ta piłka wpaść do bramki. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, naprawdę robimy wszystko, żeby to się odwróciło, ale gdzieś czegoś brakuje. Przede wszystkim no my musimy zacząć wygrywać mecze, musimy zacząć bramki strzelać. No od tego to jest w ogóle punkt wyjścia i jak tych bramek nie będziemy strzelać, jak nie będziemy stwarzać sytuacji, jak tego szczęścia gdzieś tam zabraknie, no to nie ma mowy o wygranych meczach, nie ma mowy o jakichś punktach, także no na tabelę, no owszem, patrzymy na tabelę, ale priorytetem jest no, zacząć wygrywać mecze i sytuacja nasza jest jaka jest, no nie chcę tu komentować tego, że wiadomo, że no sytuacja jest jak każdy widzi, no ale na pewno się nie poddamy i będziemy walczyć dopóki się nie skończy sezon, także będziemy robić wszystko, żeby wygrać, punktować jeszcze jak najwięcej. Znaczy, no tak, no przed każdym się motywujemy, żeby sobie każdy zdawał sprawę, jak ciężko pracą było awans do tej ligi i naprawdę, żeby w każdym meczu dawać siebie no 110% i naprawdę, żeby każdy widział, że no, że tak powiem, walczymy i naprawdę, jeśli 11 zawodników nie będzie zapierdzielać tak naprawdę i każdemu nie będzie tak samo zależeć, no to ciężko będzie naprawdę, także tutaj musimy być drużyną i musimy jeden za drugiego walczyć, także przed każdym meczem się motywujemy, przed każdym meczem i naprawdę chcemy, ale mówię, gdzieś tego szczęścia brakuje, tych bramek przede wszystkim i wierzę, że ta karta się w końcu odwróci i zaczniemy punktować.